6 grudnia to czas, na który szczególnie czekają dzieci, a wszystko za sprawą wizyty świętego Mikołaja, który nie zapomniał o ogrodzieńcu. Dzisiaj jest, przychodzili do Domu Kultury Święty Mikołaj. Ja bym chciała dostać od świętego Mikołaja pompon wow i tylko tyle. A byłaś w tym roku grzeczna? Byłam grzeczna i trochę niegrzeczna. Przed wizytą czekające na niego dzieci wysłuchały o nim bajki. Książka jest o świętym Mikołaju. Z tej książki dowiemy się, jak wygląda, ale to już pewnie wiecie, prawda? Gdzie mieszka i jak rozdaje dzieciom prezenty, dobra? Święty Mikołaj mieszka w małej, laponskiej wiosce ze swoimi przyjaciółmi. Jak myślicie, kim? Elfami! W tym roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury odwiedziło aż 3 Mikołajów. Drodzy Mikołajowie, jak droga z Laponii do Ogrodzieńca? W samej Laponii nieźle, śniegu dużo, ale w Polsce gorzej, bo już trochę stopniało od wczoraj. Ale idzie dojechać, dla upartego nic trudnego. Dlaczego jest was dwóch? Dlatego nas jest dwóch. Po prostu jesteśmy braćmi, co nie? I z Laponii żeśmy tutaj przylecieli razem. Ale nas, mamy trzeciego. Mamy trzeciego brata, który powozi saniami. Jakby nie ta Biedronka tu obok, to byśmy nie trafili. Tak, ale w rodzinie siła, dlatego w trzech żeśmy przyjechali, a nie w jednego. W rodzinie siła. Czy ogrodzienieckie dzieci są grzeczne? Oj, bardzo, bardzo. Rodzice chwalą, babcie chwalą. No to my też chwalimy. Jak mama z tatą jest grzeczny, to i dzieci są grzeczne. Przyjedziecie za rok? Ho, 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 jak nas tylko zaprosicie, to bardzo chętnie. Ho, 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 piszcie listy do Laponii i w Ogrodzieńcu jesteśmy za rok, 2018. Jak co roku jest świetnie przygotowane, dzieci zadowolone. Jesteśmy tu co roku i zawsze jest rewelacyjne. Córka była w tym roku grzeczna? No oczywiście, jak zwykle. Byłaś grzeczna? Tak. A co dostałaś od świętego Mikołaja? Lapety, antypoślizgowe i lado na uty Andelstedo. A jak ci się podobał dzisiejszy dzień? Podobał mi się. W ten szczególny dzień dzieci wraz z rodzicami mogły przejechać się z Mikołajem w jego magicznej bryczce.